pierwszy pierścionek jakiejś tam, nie wiem, albo kuzynce, albo jakiejś koleżance, które tej pierwszej Afrodycie, nie? To zrobiłem ze słomy, bo to się da. Miałem może z 8 lat wtedy. No. Większość z pracowników to pasjonaci, którzy już od dzieciństwa się interesowali tą sztuką. Maksimum to 40 lat. Jeden z kolegów ma doświadczenia. Każdy z tych moich kolegów ma artystyczną duszę, ale tak naprawdę to jesteśmy z krwi i kości rzemieślnikami. To się po prostu ma. My jesteśmy blacharzami, odlewnikami, chemikami, elektrykami, kowalami właśnie. I to skupiamy w sobie, miniaturyzujemy do tej naszej małej biżuterii. To jest urok tej biżuterii, bo ta biżuteria ma raz, że swoją duszę, a jeszcze troszkę dodanego serca wykonawcy. To troszeczkę jest pod sercem i trzeba stamtąd czerpać.